Dzień dobry Polsko. Dzień dobry Turcjo. Tutaj godzina 7:30 w Polsce, 6:30 wstaje nowy dzień. Wszystkim życzymy miłego dnia, spokojnego dnia. Wszystkim odpoczywającym pogody ducha, pięknej pogody. Wszystkim pracującym życzymy samych sukcesów w pracy, mądrych przełożonych, wiele owoców z pracy. No cóż, zaczynamy nowy dzień. Miłego dnia z Panem Bogiem. Tak się żyje. Człowiek ma swój mały zestaw hipochondryka. Na wakacje takie coś mi żona tutaj zaopatrzyła. Powiem wam, że lekko nie jest. Ile to człowiek po 50 musi ze sobą wozić nad bagażu? Ludź, jak żyć? Jak żyć? Właśnie byliśmy na spacerku. Zrobiliśmy live'a. Będzie można go obejrzeć, już go można obejrzeć na kanale Daniel Szysz. Tam zrobiliśmy porównanie plaży w Side z plażą w Świnoujściu. Mamy pewne doświadczenie, jeżeli chodzi o plażę w Świnoujściu. Ja przez 2 miesiące chodziłem tam prawie codziennie. Pokazywałem wam transmisję, jak ona wygląda, a wygląda przecudownie. Pamiętajcie, kto może nad morze, zapraszamy do Świnoujścia. No, ktoś miał dużo czasu na wakacjach i sobie taki napisik ustrugał z kamieni, że tak się wyrażę. Pogoda przecudna, cieplutko, już mówiłem, 20 parę stopni. Aktualnie mamy godzinę 10:02, czyli w Świnoujściu 9:02, jest godzina różnicy. No ale od soboty będą 2 godziny różnicy, bo oni tutaj nie przestawiają czasu. To jest w miarę normalny naród. A my idziemy trochę pourlopować. Chociaż ja muszę wracać do pracy. Ale w takich okolicznościach przyrody wytargam komputer na balkon z widokiem na morze, z widokiem na basen. Godzinkę popracuję i spokojnie można wtedy pokorzystać z basenów, z plaży, ze sportów wodnych. Może uda nam się dzisiaj polatać na spadochronie. Zobaczymy. Zobaczymy, nie mówimy tak, nie mówimy nie. Zobaczymy, jakie będą warunki pogody. Ceny już znamy. Podawaliśmy to w transmisji na żywo. 90 euro za 2 osoby za 10 minut. 110 euro za 2 osoby za minut 15. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj mamy takie centrum sportu wodnych. Panowie sobie wszystko tłumaczą. Jeden stoi na skuterze, tamten. I do tego tutaj 40 metrów dalej drze się po jakiemuś. Po pogańsku. A ten do niego No i się dogadali, panie. Ludź, języki są proste. Jak się je umie. Tutaj jeden z pomostów, który żeśmy wam pokazywali wcześniej. Z tego nas nie pogonili, z tamtego następnego też nas nie pogonili, a z tego jednego malutkiego nas pogonili. Pan powiedział, że to tylko dla gości hotelowych, tylko zrobił to bardzo grzecznie. Nie stał na plaży i nie dar ryja, jak to robią w Polsce, tylko przyszedł do nas i po cichu nam powiedział, że to jest pomost tylko dla gości hotelowych. Czy jesteśmy gośćmi hotelowymi, nas zapytał. Widzicie? Można. A u nas stoi taki typ. Ubrał się w kamizelkę z napisem ochrona. Dostał gwizdek i panisko. Ludzie. Trochę kultury. No tak wyglądają moje buty. Może nie buty, tylko sandały. Ciężko się idzie tutaj po tej plaży. Naprawdę bardzo ciężko. Martynka powiedziała, że to jest chód siłowy. Taka nowa dyscyplina sportowa. Chód siłowy. I jak się idzie po kamyczkach? Powiem wam, że można być małym fakirem. Czy trzeba być małym fakirem, żeby po nich chodzić? A tutaj pan łapie rybki. Ale pani oczywiście będzie szła pod wędką, pod żyłką.
A co tam? Nie wiem, czy gościa zakopują, czy odkopują. Coś się w każdym bądź razie z nim dzieje. Ale zostawmy go. Chyba sam się okopuje. Flaszka zimnej wody obok. Oj, było wieczorem targane. Nie chciałem tego nagrywać, bo pan tu szedł koło nas. Taki naprawdę 75 plus. Dobrze wyglądał na swój wiek. Taki stoliczek, który tutaj jest przy leżakach. Pełen kubeczków, wypełnionych eliksirami. Przyniósł sobie pod ten, pod leżaczek. Postawił stolik koło leżaka. Popatrzył na to. Uśmiechnął się. Eliksiry gotowe, można sobie zasiadać do stołu, pan. Eliksiry życia, młodości i zdrowia. O właśnie, Martynka tu podpowiada. Eliksir młodości, życia i zdrowia. Ale ty, kurwa, Danie, tak nie skacz jak kozica, bo będziesz musiał w szpitalu nogę sobie doklejać. Ludzi coraz więcej. Godzina 10.20. W Polsce 9.20. No tak to tu wygląda. A tutaj proszę bardzo, idzie moja foczka. Ubrała się jak ratownik, żeby z daleka było ją widać. Ja na różowo, znaczy ja na pomarańczowo, ona na różowo. Ludzie, dwie świeczki chodzą po plażach. Tutaj przed nami sesja zdjęciowa, profesjonalna jak widać. Panowie budują tutaj szlak komunikacyjny dla naczepy. Będą wodować łódkę. Oni to wszystko potem wyciągają tutaj na noc. To powiem wam, że trzeba się narobić. A to jest taka łódka właśnie, która ciąga spadochrony. Kierowniczka załapała się jeszcze na jogę. Martynka się wybiera na polatanie na spadochronie razem ze swoim tatą. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i popłynęli, panie. Popłynęli w kierunku zachodzącego słońca. Prawie jak western, panie. Tak jak mówiliśmy, 10 minut, dwie osoby, 90 euro. No to powiem wam, że to nie jest jakoś strasznie drogo. O 200 za osobę, no to czy nie strasznie drogo? Przyjemność raz w życiu. Jak ktoś lubi. Przypłynęli Martyna z tatą. Wsiadają i będą latać. A na plaży zobaczcie. Ludzi tłum. Jak w chałupach. Z drugiej strony, tam gdzie jest nasz hotel, trochę luźniej. Jak wygląda cała procedura? No to trzeba tam po prostu przyjechać. Oni przypinają pasami. Już żeśmy to przeżywali parę razy w Egipcie. Przypinają pasami normalnie. Pach, pach. Jedną, drugą osobę. Potem sprawdzają wagę. Czy nie ma dużego przeciążenia. Wtedy ustawiają troszeczkę inaczej pasy. Bo można to jakoś delikatnie podregulować. No i łódź nabiera rozpędu. Zabiera śmiałków z pokładu i startuje. 10 minut latania i koniec. Tutaj inni śmiałkowie, ale piękny spadochron w kolorach flagi. No i tutaj mają jednak dobry odchył od normy, nie wstydzą się swoich barw narodowych. Jest i lecą. Są i oni. Proszę bardzo, wystartowali. Nie ma lekko, panie. Że oni tu się nie poplączą. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Nie będę ich pokazywał wszystkich, chociaż może. Proszę bardzo, tutaj trzy. Czwarte z tyłu za mną. Wszystkie się potem mijają. No i jakoś tam się dogadują. Dają radę.
sumie to jest raz, dwa, trzy, szybki przelot, cztery, pięć, sześć. Sześć spadochronów, ja tam pieniędzy nikomu nie liczę, ale 6 razy 100 to jest 600 euro za 15 minut, bo to z wsiądnięciem, wysiądnięciem tyle trwa. Dobry interes. Mama Martynki siedzi zdenerwowana. O, patrz pan. Wielki świat. No jeszcze się przy okazji przypłynął łódką, troszkę szybciej niż zwykle. Panie, same atrakcje, nic tylko brać. Gwiazda siedzi, ej, to wszędzie dobrze, ta się wszędzie odnajdzie. No i latanie zakończone, my już wróciliśmy do hotelu, pan nam pokazał zdjęcia, ze kilka zdjęć, trzy krótkie filmiki po minucie, chciał tylko 95 euro, także nic z tego brać, 100 euro lot, 100 euro zdjęcia, no nie no, bez przesady, to troszeczkę się wygłupiają. Co tu robić wieczorem? No trafiliśmy na bazar oczywiście. Tutaj Martynka z mamą chcą kupić jeszcze jakieś rzeczy. Komuś tam coś obiecały, że przywiozą. Poszukamy, poszukamy. I będziemy zaraz wracać. Na dzisiaj starczy atrakcji. Apteka. Apteki są wszędzie. Banki i apteki są wszędzie. Ciuchów, plecaków od koloru do wyboru. Ceny są niesamowite, że im się to opłaca jakoś, nie wiem, gdzie oni to szyją, gdzie oni to robią. I powiem wam, że się patrzy gatunkowo, to nie jest jakiś taki ostatni szmelc. Nawet nie wiem, czy to nie jest taki sam jak pierwszej jakości, bo ja to takich rzeczach się nie lubuję, ale naprawdę w dotyku jest to naprawdę przyjemne. No i wykonanie. Nie ma żadnych plujących się nitek. Może potem w użytkowaniu to wyjdzie. Trudno mi powiedzieć. Ale naprawdę ceny. Jeżeli miałoby to trwałość nawet dwa razy mniejszą, a kosztuje 5 lub 6 razy mniej, no to i tak się opłaca. Ktoś mówi, że podróbka. A czym się to różni od oryginału? Oprócz ceny? Powiem wam, czy bazar, gdzie jest 500 stanowisk, czy taki, gdzie jest tylko 30, to jest wszystko w jednej cenie i wszystko z jednej szwalni. No ale wy co, myślicie, że duże panie nie chcą być modne? Chcą być modne. 6 razy XL, panie. Był rozmiar na młode Niemki. No dobra, kończymy chyba ten spacer już po tym. Kupiliśmy worek zakupów. Powoli będziemy chyba wracać do hotelu, chociaż zobaczymy, co tam wymyślą jeszcze. 8 par spodenek, 10 euro. Się praśnie opłaca. Normalnie jednorazówki. 5 zł za sztukę, to się praśnie opłaca. 10 euro, 8 sztuk. Tutaj szefowe znalazły coś dla siebie. Będą się stroić w dresy. Na tym kończymy dzisiejszy dzień. Życzymy wszystkim spokojnej nocy. Trzymajcie się. Do zobaczenia jutro. Z Panem Bogiem. Dziękujemy, że z nami byliście.
Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz. Udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy.